Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Przygody Jacksona. Na dzisiejszym odcinku widzimy się na S34, ale wpadniemy tutaj tylko na chwilę. Wejdziemy sobie tylko do pupili. Już mam żółwia na setne, mi pasowałoby coś zrobić, żeby tutaj to pole nie było wypełnione tylko pytajnikiem. Chyba wiecie, o co chodzi, nie? Tutaj sobie sprzedamy jeden pas. Spróbujemy sobie dzisiaj hydrowira odblokować. No i może nawet nam się uda, bo nie po to żółwia karmiłem, żeby miał go nie pokonać. Także zobaczymy, czy za pierwszym razem się uda. Szczerze to wątpię. On troszeczkę unika, no nie ukrywajmy tego. No i niestety nie udało się. Jak tutaj trudno, znaczy trudno. Słabo jest, że nie można tak przeklikać jak lochy, nie? Trzeba tutaj w środowisko wejść, nie? No nie jest łatwo. Nie powiedziałbym, że to jest łatwy przeciwnik. Ale udało się. Udało się. Szkoda, że nie zapisałem walki. No ale nie sądziłem, że tak szybko go odblokuję. Mamy tu już w sumie jedzonko dla hydrowira i spróbujemy go odblokować po godzinie 24. W sumie 9 minut zostało. Teraz sobie przejdziemy na W18. Jak widzicie, tutaj mam troszeczkę więcej grzybków niż poprzednio. Stwierdziłem, że jednak tutaj coś zadziałem za grzyby, bo jak patrzę tutaj na te itemy i te eliksiry, to mi się grać odechciewa. Nie no, może nie aż tak, ale no jest słabo z tym, po prostu jest słabo. Nie można potki trafić. Więc sobie poszukamy miksturek najpierw. Zobaczymy też, rozejrzymy się za itemami. Pierścień to niech zostanie. Za pierścieniem nie będziemy się rozglądać, bo jak nie mamy epików, to jeden epik na szczęście się naprawdę bardzo przydaje. No, mamy tutaj inteligencję 107. To nawet fajny item i chyba sobie go weźmiemy. To 991 golda. O, tutaj eliksir na inteligencję. To sobie tutaj usuniemy. No i co, może nieśmiertelkę uda się dzisiaj kupić. Fajnie by było. Tutaj na ten item nie mamy golda. Ale chyba sobie zakręcić. Dzisiaj w sumie możemy sobie zakręcić 20 razy kołem. Zobaczymy, czy będziemy na minusie, bo już jesteśmy 3 grzybki do przodu. 10 kręceń za szczęśliwe monety plus jedno darmowe, czyli musiałoby wypaść 9 grzybów z koła, czyli 3 razy po prostu powinny wypaść grzybki, a to w sumie nawet jest całkiem realne, już raz wypadły, także może jeszcze 2 razy wypadną, kto wie. Nikt tego nie wie. O, tutaj 1000 golda, całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o golda, to się nie przygotowałem, muszę się tutaj przyznać. Ale miksturki musimy na dzisiejszym odcinku kupić, to jest podstawa. No, tak niewiele brakowało. No ale niestety mamy jeszcze tutaj 10 kręceń, chyba tak, to 10 albo 9. Zaraz sobie podejrzymy. O, tutaj 721 golda. Twoje dzisiejsze próby 12, czyli jeszcze 8 prób.
No to co, próbujemy. Tym razem exp. Trochę golda wpadło. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. O, już są trzy grzyby, czyli jeszcze tylko trzy. I udałoby się w sumie 20 kręceń zrobić za darmo. W sumie gold też by się przydał. No i epicko. Tutaj mamy już w sumie kręcenia za darmo. Szkoda, że gold nie wypadł. No ale mamy drewno. W sumie surowce to są w twierdzy. Zbiorniki na surowce są wypełnione po brzegi, więc surowce nie były potrzebne aż tak bardzo. Sobie możemy kontratak jakiś zrobić. Tutaj dwa razy niech będzie. Tutaj 20 minut. To spokojnie po odcinku sobie zrobię też. Ale nie przedłużając, przechodzimy tutaj do gabinetu magii. I spróbujemy jakąś miksturkę znaleźć. Najlepiej na. Nie na inteligencję. Nie, w sumie na wytrzymałość można przedłużyć. Bardziej inteligencja by się przydała. Ale bardziej też nieśmiertelkę musimy polować, nie? No i może naszyjnik jakiś. Klepsydry też się przydadzą. Wytrzymałości nie kupuję, bo w sumie 540 golda to jest dosyć sporo. W sumie ten naszyjnik nie jest aż taki zły jeszcze. O, zakręcony właśnie. Zrobiliśmy jeden achievement. No faktycznie jest coś takiego. Ale wracamy tutaj do gabinetu magii. W sumie naszyjniki nas interesują i nieśmiertelka, która się tutaj nie pojawia. Inteligencja, wytrzymałość, ale nie za 10 grzybów, bez przesady. No, nieśmiertelki jak nie widziałem, tak nie widzę, no to słabo trochę. Jak tu już ile grzybów poszło na to? No ale nie, powiedziałem, że będzie, to będzie. Nie ma tutaj co gadać, że za dużo grzybów. O, jest, w sumie za 15 grzybów. No ale. Ale jest. No to co? Przechodzimy do zbrojowni. Może w zbrojowni coś trafimy. Najlepiej broń. No tak. Jak my tu mamy zręczność, wytrzymałość. Chociaż wytrzymałość by się przydała. No. Żeby się pozbyć tej zręczności. Albo jakiś item. No tutaj itemy też nie są za dobre. Nie będziemy aż tak szarżować w sumie. Jakiś item jeden. Na inteligencję bądź wytrzymałość. W sumie nawet na wytrzymałość by był dobry. No tu plus 18. Pas na wytrzymałość. Chyba go wezmę. Chociaż zobaczę tutaj. Dobra. 5 silvera mi zostało. No to nieźle.
No to nieźle. Co sobie tam wytrzymałość? Może osadzimy w tym pasie. Pokażę wam walki, które były poza odcinkiem zrobione. Tutaj te pierwsze, no to nie będą zbyt ekscytujące, bo tutaj przeciwnik pada na hita. Tutaj jakieś buty. A z tego co kojarzę, to walka z Książę Ciemności była nawet całkiem ciekawa. Tu już kilka hitów musiałem wykonać, żeby pokonać przeciwnika, ale to jeszcze nie ma emocji tutaj w tej walce. Tutaj mamy do czynienia z magiem, no to na dwa hity. Tutaj jakieś buty. Słabe buty jakieś były, to nawet nie pokazałem wam. No tutaj nawet całkiem fajna walka. Tutaj broń, zręczność, wytrzymałość. No i przechodzimy tutaj do drugiego lochu. Tutaj walka za szkieletem rozegrana na dwa hity. Tutaj z kamiennym olbrzymem chyba będzie troszeczkę ciekawsza, chociaż nie wiem. Nie, no tu więcej hitów poszło, zdecydowanie. Teraz zobaczymy walkę z żywiołakiem ognia. A tutaj solidny damage nam tutaj zostawia. Nawet ciekawa walka, bo tu widzicie 1758 HP mi zostało. Więc fajnie. Tu już trzeci loch. No i dostałem taką broń. Ale była za słaba, żebym mógł ją założyć. Nietoperz poszedł bez problemu. No niestety problem z serwerem W18. Tak to trzeba nazwać. Co nie, to też był już. Teraz czas na okrutną tarantulę. Co jest? Nie wiem, były tu jakieś problemy z serwerem. Nie mogłem się na żaden serwer zalogować, ale na szczęście tutaj już nie ma tych problemów. No nie, wykopiemy sobie klejnotu. Niestety, tak dobrze nie ma. Także co 137, no w sumie można zarzucić. Lepiej mieć klejnot, jak go nie mieć, nie? Także co, nieśmiertelka już jest. Miksturki już są. Jeszcze nie wszystkie walki wam pokazałem. Z tego co pamiętam. Okrutna tarantula. Zobaczymy sobie najwyżej jeszcze raz, chyba tutaj się zatrzymaliśmy, bo to nawet fajna walka była. O, widzicie, 550 HP. Także uszłem ledwo z życiem. Za niego to podchodziłem kilka razy, więc też nie jest tutaj łatwo. No i właśnie ten pierścień na szczęście zdobyłem z tego lochu. W sumie tutaj mamy kamienny troll. I to wszystko chyba, nie?
to wszystko, jeżeli chodzi o walki. Przejdziemy sobie teraz do lochów. No i spróbujemy coś tutaj zdziałać. Może sukub bezwstydny. No nie będzie chyba aż tak łatwo. Chociaż jak tutaj takie kryty wchodzą. No i pięknie. Zobaczymy sobie ruiny Gnark. A tutaj nie będzie aż takich problemów. O, ile mu zostało HP. No i tu mamy słabszy pierścień, którego sobie sprzedamy od razu. Nie wiem, czy tutaj zostawić. Nie, no może niech zostaną na razie. Nie będę ich wyrzucał. Może się przydadzą jeszcze. Coś czuję, że jest do zrobienia ten przeciwnik. Jeszcze jakby... A, nawet chyba kreta nie będzie trzeba. Uuu. Tutaj. Przyzwyczajenie, bo zawsze musiałem zapisać walki, żeby wam pokazać. A i tutaj już nie było problemu takiego. No i co tutaj, zwiedzimy grotę korsarzy. To już żywiołek powietrza. Nie jest aż takim łatwym przeciwnikiem, ale może się uda go pokonać. No pewnie, że tak. Mamy tutaj level wbity, 54. Także co, z czarnobrodem spróbujemy zawalczyć. No niestety. Nie tym razem. Zostawia się trochę, ale... No, myślałem, że kryt chociaż poleci. Chociaż w sumie jakby tu kryt poleciał, na przykład jak teraz, jeszcze drugi by się przydał, bo na początku... O, i to jest chyba wygrana walka. Pewnie, że tak. No i dostaliśmy pierścień. No, już w sumie lepszy. Już nie ma co patrzeć. O, szczęście, bo item na szczęście to nie... Pewnie, że sobie podmienimy, tylko że później, jak będziemy mieć gema. Albo? Nie wiem. Nie, no chyba tak to będzie lepiej. Wytrzymałości trochę za dużo jest, ale jak się uzupełni tutaj itemy gemami, to będzie całkiem dobrze. Tutaj z gąbniętym rabusiem nie będzie tak łatwo. Chociaż to... No, jeszcze to wojownik jest. No, mógł polecieć kryt. To jest do zrobienia, mi się wydaje. To jest... Jakby jeszcze kryt jakiś poleciał, no to... No, niestety. Ale tu widzicie, nie zostaje aż tak dużo życia, więc można tutaj myśleć nawet o wygranej. No jak trzy kryty poleciały, to myślę, że to jest tylko kwestia czasu, jak wygramy tą walkę. Właśnie tak się stało. A może kobra grzechocząca, wiem, że ma 70, no myślałem, że 70, ale 72 level jednak. I to chyba jednak nie jest przeciwnik dla nas. To jeszcze nie ten czas. Zobaczymy, co tu aligator cienisty. 68 level. To chyba jeszcze też nie jest do zrobienia. Nie. Zobaczymy, co się dzieje w kopalni Glory.
To odrażający demon zaczął od kryta, no to i to całkiem porządnego. Może? Może jednak? No ale jak dwa dostałem tu kryty, no to niezbyt przyjemnie. Możemy jeszcze spróbować. O, tutaj kryta dostał od nas. Drugiego. No nie, no. To jest do zrobienia. To tutaj mieliśmy pecha, bo jakby poleciał tylko kryt, to już by było dobrze. Haha, 156 HP. No fajnie, tylko że niestety 100k damage'u to nie wrzucę na raz. No niestety teraz tych krytów nie ma. No tu coś było, no ale... No ale to było za mało. Zobaczymy, może ten pierścień nam coś da. I teraz spróbujemy. No niestety kryta, ja żadnego tutaj nie widzę. No teraz jeden, ale to już za późno. To już za późno. Powinny być chociaż 2-3. Ale ze zwiadowcą nie powinno być takich problemów, no bez przesady. Chyba go nie zrobimy. Też nie będziemy nie wiadomo ile grzybów na niego wydawać, bo to też nie o to chodzi. Tutaj posępny wilk. On chyba już jest najbliżej, no. Tak mi się coś wydaje. No pewnie, że tak. Tutaj zobaczymy co u rozbójnika. Chociaż 64 level. Ale no tutaj kryt nawet wsiadł. No niestety, tutaj spróbujemy jeszcze kilka razy. No i to chyba będzie wszystko. Rozbójnik chyba jest najbliżej naszego zasięgu. No ale nie jest łatwo, nie jest łatwo. No kurczę, jakby tu jakieś kryty weszły, to by mogło być dobrze. Mogłoby się zakończyć zwycięstwem. Ale niestety tutaj tych krytów jakoś nie widzę. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że ich nie ma. Możemy jeszcze spróbować 3 razy. I dalej nie będziemy próbować. No, tu jeden kryt był, no ale jak dostaliśmy takiego samego sami, no to niestety. No, niestety. No i teraz ostatnia walka. Także co, no ja was zapraszam jak zwykle do zostawiania łapki w górę, subskrybowania mojego kanału, no i że widzimy się na kolejnym odcinku, cześć!